Siemaneczko, z racji, iż pod najgorszym piwem z Biedronki, jak sobie zobaczycie, wbiłem 5 lajków i 3 dislajki, czyli w sumie dużo reakcji, to stwierdziłem, że co zrobimy? Nagramy kolejny odcinek z reakcji. Także zapraszamy, co dzisiaj będziemy robili. Dzisiaj będziemy testować różne zupki chińskie. Zaczynajmy oglądanie! Zastanawiałeś się kiedyś, która zupka chińska jest najlepsza w Biedronce? My tak, i zrobiliśmy test. Najlepsze zupki chińskie z Biedronki, także nie przeciągając, lecę już ze swoim typem, a ty Okej. wyciągniesz swój. No dobra. Dać od razu tą najlepszą moją, czy najpierw tą taką średnią? Daj tą średnią, idziemy od tych gorszych. Dobra. Uwaga. Sex! Now that I have your attention. You don't have our attention. Money! I'm listening. To jest mój eksperyment. Mój też. Ogólnie, jeżeli trafimy na tą samą, zupkę, to odejmujemy od puli 2000 zł. Uwaga, Okej. gotowy? No. Ja powiem tak. Ani razu jej nie jadłem, dlatego ją wybrałem. Od razu powiem na samym wstępie, że tu nie zobaczycie po mojej stronie nic innego jak zupki z Wifonu. Ale chyba tu były tylko dwie. Tak. Ja miałem dwie zupki i szwagier też miał dwie zupki. Także mamy tutaj Oyakata i mamy Wifon 5 smaków. To będzie w sumie taki test dla mnie pierwszy też. No, dla mnie tak samo, ten Oyakata. No a ja mam 5 smaków. Lekko Tak, nie będzie jakiś pikantne. smaków na pewno. Tu ładnie nagrań, tak to się prezentuje. Będziemy smakować. A tutaj jest propozycja wenty. 5 smaków. Lekko pikantna ma być niby. O. Idziemy to parzyć, ale zanim jestem pewien, że moja będzie lepsza, dlatego stawiam 2,5 klocka. Money, money, money. Pieniążku, że moja będzie kurde. lepsza. Co Ile myślisz? kasy. No powiem tak. Ja swoje nie jestem pewien, bo ani razu jeszcze nie próbowałem, ale... Proszę cię bardzo. O Ja kurde, również jestem przygotowany. wypłaca. Także tutaj, kurde, proszę bardzo. Jasiura. Stawiam. Stawiam, również stawiam. Ile Wypłaca totalnie. kasy. Pięć koła. Zobaczymy, jak to będzie. Także idziemy parzyć, zaraz wracamy. Siu! Jesteście porąbani, 5000, kurde, się zakładacie o jakieś zupki chińskie, że któraś jest, kurde, smaczniejsza. Jesteście porąbani. Dobra. Ogólnie porównanie, ile tutaj jest tego proszku, a ile tutaj, nie? Taka mała kopiczka, ale jest ten olej, nie? No, u mnie mało cementu, u kurde szwagra dużo cementu, ale u mnie jest jeszcze jakiś olejek. Tutaj jest więcej tego, całej tej, tego proszku. Jestem ciekaw, jak to przejdzie na smak. Najpierw te swoje zupki. Dobra. Okej. Wifonik. Kurde, zajebista. It was perfect. Perfect. Everything. Down to the last minute details. Kupiłbym. A ty? Ty jest dobra, mi smakuje. Czy to jest 5 smaków? Nie. Nie powiedziałbym. W sumie. W sumie tylko jeden. No nie, no z samego odczucia to nie było 5 smaków, nie? Smakuje jak ta czerwona zupka ostra. Trochę tak, Bra! na początku. No, nie ma niczej różnicy w sumie. W tej fazie aktualnej teraz właśnie, w jakim jest ta zupka, że po zalaniu, to faktycznie tak mi smakowała za tą czerwoną. A czy tak będzie później, to się przekonacie. Albo już mam zepsute kubki smakowe. Ta jest dobra, ma dobre kluski. No, oddaję, ta oddaję. To jest też dobra, bo ja lubię czerwoną zupkę chińską.
No i co powiesz? Że jak będzie, że jakby tą porównać właśnie do tej czerwonej, to pewnie nie będzie różnicy. Takiej dużej. It's the biggest piece of dog shit. To jest prawie to samo. Mi się zdaje, że może ta czerwona będzie bardziej pikantniejsza. Ale nie wiem, dobra, dawaj machniu. Jak delikatniejsza? I mówisz, że to jest jak pięć... ramen czy coś tego. Pięć smaków jest lekko pikantna, czerwona jest pikantna. Ogólnie mi się zdaje, że Bifor ma taki specyficzny smak, nie? Jak Amino. Amino, tradycyjnie polskie smaki. O, to jest ciekawy smak, którego ja nigdy nie czułem. To jest podobne, to jest podobne do tych wszystkich bifonowskich tych smaków. Jeżeli chodzi o moją ocenę, to tego smaku w ogóle nie czuję, nie? Właśnie ona jest taka bezsmakowa, nie? No. Plus... Może to jest wina tego, że właśnie tu jest więcej tych przypraw, nie? Więcej tego... Tak, tutaj właśnie jest... Cementu. Mało przypraw, tego proszku, który się rozpuścił w tej wodzie. A zamiast tego jest ten olej, nie? Jak dla mnie z tych dwóch, to ta wygrywa. Ta wygrywa. Dobra, to ja tej daję 3 na 10. A ty ile dajesz mojej? A ile? Na 10? No. To dam takie... Tak bezpiecznie 7. No to ja bym dał... Ja daję swojej 8. Czyli jest ile? 15 na 20. A ty ile dajesz swojej? Lubię taki smak, więc daję 5. Dobra. Czyli na razie wygrywa. Runda druga. Propozycja numer 2 ode mnie jest zupełnie inna. I uwaga, cię to zaskoczy. No. Knor. Borowikowa z grzybkami. A ja będę miał teraz porównanie, czy to naprawdę jest to samo. Bo kurde, praktycznie ten sam smak. Dlatego to jest właśnie moja ulubiona zupka. Dlatego teraz... Gorący kubek do zupek chińskich. No dobra, niech będzie. Teraz będzie porównanie takie full, czy to kurde tak samo nie smakuje. Więc... No. Także też. Zobaczymy. Możemy już powoli wsypywać. Machniu. Operatora proszę o zbliżenie kamery. W sensie złap za statyw i tutaj zrób ten... Normalnie ten, taką przebitkę, jak to wsypujemy. To jest na tym stole, na tym tutaj, tu, wszystko moje robione. A czemu ty tego nie rozkruszyłeś? U mnie jest cała przeprawa, nie ogólnie, bo to jest bezkruskowa. Także już jest minus. Ja bym tego nie nazwał zupką chińską. No dokładnie. To jest to zupka błyskawiczna, więc dla mnie to jest też zupka chińska. Nawet mogą się pokusić o te makarony, nie? Te wszystkie w takich pudełkach, żebyśmy to też zaliczyli jako zupkę chińską. Bo to jest też błyskawiczne. Ja to właśnie tak traktuję, że jak coś jest błyskawiczne, to dla mnie to jest zupka chińska, nie? Bo to lewasz wody. No chyba, że to robi się to takie pire, nie? Wiesz, że to tak się gęści. Ale ten... Jak pływa, to dla mnie jest zupka chińska, nie? Rybka lubi pływać. Dobra. A rybka lubi pływać. Dobra, weź tam wstrzymaj konie. Mniej nalać, bo to jakby do kubka powinno być, nie? Gdzieś tyle. O jeny, o jeny, czy to jest czy tu jest tyle wody, co na kubku? O jeny, przecież tu jest za dużo tej wody, co ty zrobiłeś, szwagier? Tobie mogę nalać. Stop. Tobie mogę nalać więcej, żeby się rozładnić akurat. Czy to pachnie? Pachnie to grzybem? No nie powiedziałbym. Nie wiem, czy to pachnie grzybem. A twoje? No twoja to typowa. Czerwona, nie? Czerwona. No, typowa. Uwielbiam. Typowa nie moją. No kurde. Dziwny smak, nie? Zapach, nie? Ale się spodziewałem takiego właśnie po tej... Takiego zapachu. Ona mnie w ogóle zaintrygowała, nie? Tak sobie myślę, a coś innego, nie? Więc teraz będzie porównanie, która lepsza pomiędzy tą i tą.
Jak myślicie? I pomiędzy tą, a tą poprzednią od siebie, nie? No właśnie, tą i tą zupką chińską. Bo według mnie to praktycznie to samo, ale może zapomniałem po prostu smaku, bo dawno nie jadłem. Leci forsa, ja daję dwa koła, dwa i pół koła. Pogięło cię! I jestem pewien, że i tak wygram ten dzisiejszy odcinek. No ty nie masz wyjścia, też musisz postawić. No tu zobaczymy, nie? Stary fajs! I lecimy. Co za pogięcie, 10 koła, jakie zypki. Za chuja mi to grzybem nie smakuje. Nie. Nawet nie wiem, do czego to porównać. Na pewno nie jest to grzyb ani borowiki. Nie wiem, ja to daję 2. Dla mnie to jest 2. Ja teraz tak, ja powiem tylko tyle, że ja nie lubię grzybów. No bo nie lubię. Więc zobaczymy. U mnie to jest duży minus, ale w sumie to jest gorący kubek. Ja myślałem, że to będzie jakoś lepsze. Bo no chyba, że na pizzy jakieś pieczareczki, to oczywiście lubię. Na pewno no, te grzanki są na plus, ale nie, takie na szybko, żeby to wypić w pracy, to może, ale ogólnie to nie jest dobre. Grzanki dobre, to faktycznie. Dlatego, że nie lubię grzybów, daję 2 też. Dobra. A jak z twoim? No typowa czerwona. Test wtedy robimy. Teścik. Tutaj trochę, o, tak zrobimy i... Czerwony wichon jest nam bardzo znany. Ja mam do niego sentyment, bo to pierwsza zupa, którą jadłem z dzieciństwa. Dobra, tutaj ostrość jest bardziej wyrazista. Pokaż sobie. No i wolę tą od tamtej. Jeszcze dla przypomnienia. Wraca ona. No, ten wichonik jest ostrzejszy na pewno i ma bardziej wyrazisty smak. Ja lubię ostre. Wiecie, to już po ostrym chipsie oczywiście. Nie, zdecydowanie to jest dla mnie lepsze. Ostrość do mnie przemawia przede wszystkim. Dla mnie z sentymentu i w ogóle dla smaku też daję 8. Daję 8. Też daję 8. Daję porównanie. Też daję tej 8 właśnie. I tyle. Nie, ta nie ma w ogóle smaku. Nie, ta... to Ona jest w tytule 5 smaków, a nie ma żadnego tak naprawdę. Ona nie jest smaczna w ogóle, nie? Teraz jak jest to porównanie, to teraz czuję różnicę, że ta jest lepsza, zdecydowanie. Ta ma smak, to nie. Dobra. Także... Porównując wszystko razem teraz, nie? Ja poprzednio miałem ile? 15 i teraz mam 4, nie? Czyli 19. Tak. A ty masz... 16. 16 i tam było 5. No dobra, to wygrałeś. Wygrałem? No wygrałem. No tak, no, bo już masz, masz 16 i 5 dałeś na tą. To już masz 21, a ja mam 19. To już nawet nie muszę liczyć tego, co ja tu powiem. Ja dałem też 8, czyli w sumie miałeś 29. No to gratulacje. Gratulacje wygranej. I teraz tak. Podaję ci rękę, pogratuluję. Ale chuj ci w dupę, kurwa. Serio, wkurwiło mnie to, że wygrałeś. I myślę, że to jest zdrowe. Ile z wypłatą? 10 tysięcy. Ręce. Bitom. Proszę. Nie przepierdził tego. Widzimy się za 2 tygodnie. Dobra. Zrobi mi ktoś w końcu loada. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się spodobała reakcja, to zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz oraz jeśli chcecie, to udostępnijcie ten odcinek. Cześć!